Cześć, cześć, tu Marek. Zapraszam Was dzisiaj po raz kolejny do Obertauern i dzisiaj sobie zrobimy taką kombinowaną trasę numer 3. Trasa wzdłuż wyciągu 3, ale z licznymi odnogami. Dolna stacja jest na 1662, a góra powyżej 2000, 2049. Na górę wyjeżdżamy mega fajnym krzesłem, specjalnie go tutaj pokazuję. Leitner, skóra, super, po prostu można się poczuć jak w bolidzie. A także stwierdziłem, że Wam pokażę. A tak prezentuje się góra, widok z góry. Tam przez chwilę widać było apryski. A my zaczynamy 3A. Tu jest bardzo dużo, że tak powiem, takich możliwości zjechania. Po prawej stronie za chwilę pojawi się takie odbicie na 3F i tam naprawdę jest mega fajna ścianka. I wcale nie taka bardzo, bardzo krótka. A macie linka do filmiku, na którym możecie zobaczyć, jak tam wygląda zjazd. Ja tutaj kontynuuję 3A. Można pojechać tą rynną w prawo, ale za tym małym garbikiem jest dalsza część trasy. O. I to jest też czarna trasa 3E. Prezentuje się całkiem fajnie, prawie ponad 30%. O, dobiliśmy nawet do 40% nachylenia. I tutaj jest jedno z takich miejsc, których ja generalnie nie lubię, ponieważ z lewej strony dochodzi trasa 3B. Ja się na nią nawet włączę w tym momencie, można było jechać dalej. Ja stwierdziłem, że przełączę się, ale jest to troszeczkę niebezpieczne miejsce, ponieważ osoby, które zjeżdżają z góry na tej czarnej trasie, mogą naprawdę dość duże prędkości rozwinąć, za to te osoby, które jadą tym 3B, nie są do końca pewne, co może je, że muszą bardzo uważać. Tutaj przełączam się na trasę 3D, z góry schodziło 3A, czyli ta rynna. Można było tamtędy zjechać, ona jest bardziej po prawej stronie, ja tutaj czarna trasa i tutaj jest ten kawałek oznaczony 3D. No super przygotowana trasa, naprawdę jechało się świetnie, ale no, trzeba przyznać, że nie jest to prosta trasa. Trzeba sobie znaleźć odpowiednie miejsce do zjazdu, można sobie za to. Plusem jest to, że góra może jest podzielona na dwie części, za to ten dół jest dość rozłożony, można pojechać totalnie naokoło i też chyba prezentowałem taką trasę niebieską, także daje to możliwości, chyba jest to przedłużenie między innymi 3B. A no tutaj już dojeżdżamy do dolnej stacji, a mieliśmy przejechane 1300 metrów, różnica poziomów 387 i jak zobaczycie za chwilę na wykresie, jest sporo czarnych kawałków właśnie tam, gdzie są te trasy 3E i 3D. Także no, w tym przypadku widać, że to co na trasie, oznaczenia to też tutaj na wykresie. Pozdrawiam, Marek.